Grupa Hochland zatrudnia w Polsce ponad 700 osób. W całej grupie pracuje ponad 4200 osób. Jeżeli chodzi o historię firmy, w Polsce jesteśmy obecni już od ponad 20 lat, natomiast historia firmy to już prawie stuletnia tradycja w produkcji sera. I ser to jest to, w czym się specjalizujemy i z czego jesteśmy znani, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jeżeli chodzi o Hochland, to na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z największych producentów sera w Europie. Jeżeli chodzi o naszą obecność w Polsce, to nasze zakłady są zlokalizowane na terenie dwóch województw. Województwo wielkopolskie, Kazimierz, pod Poznaniem. Tutaj znajduje się centrala firmy i w tym zakładzie produkujemy wszystkie kategorie serów topionych. Drugi zakład znajduje się w województwie mazowieckim, to jest Węgrów, w okolicach Siedlec. Jeżeli chodzi o zakład w Węgrowie, to ten zakład specjalizuje się w produkcji serów puszystych. Naszą flagową marką jest Almette, która jest właśnie też tam produkowana, oprócz tego sery żółte i ser kanapkowy. Jeżeli chodzi o działy, które są obecne w naszej firmie, to są to działy oczywiście produkcyjne, które znajdują się zarówno w Węgrowie, jak i w Kazimierzu. Logistyka, podobnie, Kazimierz, Węgrów. Jeżeli chodzi o dział sprzedaży, to posiadamy swój wewnętrzny dział sprzedaży, w którym na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest prawie 80 osób. W skład tego działu wchodzą pracownicy zarówno terenowi, przedstawiciele handlowi, kierownicy do spraw kluczowych klientów, dział obsługi klientów. Jeżeli chodzi o pozostałe działy komercyjne, na przykład marketing, trade marketing, to on znajduje się w centrali firmy, czyli w Kazimierzu. Oferty stażowe są jednym ze stałych elementów, jeżeli chodzi o ofertę naszej firmy. Staże odbywają się w przeróżnych działach. Są to zarówno działy jakości, działy rozwoju produktu, działy IT, działy księgowości, kontrolingu, marketingu. W zależności od zapotrzebowania w danym momencie takie oferty zarówno staży płatnych, jak i praktyk płatnych, bezpłatnych znajdują się w naszej ofercie. One wszystkie prowadzone są w ramach programu Rozwijamy na Okrągło. Jeżeli chodzi teraz o perspektywy zatrudnienia po takim stażu, to nasza firma dużą uwagę przykłada, czy duży nacisk można powiedzieć, na to, żeby stawiać na młodych ludzi. To, co jest ważne, to szukamy ludzi przede wszystkim z pasją, którzy wykazują się dużym zaangażowaniem, dużą motywacją do tego, żeby dołączyć do nas, do firmy i tworzyć, jak to mówimy u nas, taką hochlandową rodzinę, żeby być częścią tej hochlandowej rodziny. Wiele osób, które rozpoczynały staże w naszej firmie, docelowo znalazły zatrudnienie. Są to osoby pracujące zarówno w dziale rozwoju produktu, są to osoby pracujące na dzień dzisiejszy w dziale marketingu, między innymi również w dziale HR, w dziale obsługi klienta, czyli w dziale sprzedaży. Czyli tak jak mówię, szanse są, jak najbardziej warto próbować swoich sił. W skali roku, jeżeli chodzi o ilość osób, które odbywają staże i praktyki u nas, jest to liczba rzędu kilkunastu osób. Z czego, tak jak mówię, część osób znalazła zatrudnienie u nas w firmie w przeróżnych działach. Nasza firma, pomimo tego, że zatrudniamy w całej grupie ponad 4000 osób, jesteśmy firmą rodzinną. Kiedyś słyszałem takie fajne określenie, które myślę, że w fajny sposób pokazuje, jaką firmą jesteśmy. Jesteśmy taką korporacją rodzinną, której bardzo dużą uwagę przykłada się do naszych zasad zarządzania i współpracy, czyli wartości. Staramy się, żeby one na co dzień funkcjonowały, żeby one były widoczne w zachowaniu naszych pracowników i to ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jakich ludzi poszukujemy? Takich, którzy po prostu pasują do naszej kultury organizacyjnej. Przede wszystkim dla nas jest ważne zaangażowanie, ważna pasja, ważny taki otwarty umysł i taka duża gotowość i otwartość na to, żeby zdobywać nową wiedzę, żeby zdobywać nowe doświadczenia, podnosić swoje kompetencje i duża otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, po prostu, na uczenie się. Jeżeli chodzi o staże, praktyki, to właśnie osób, którzy wykazują się takimi predyspozycjami, poszukujemy na co dzień.